Mateusz Gamrot to jeden z najczęściej wymienianych polskich zawodników, którzy mogliby ubiegać się o angaż w organizacji UFC i powalczyć w niej o największe trofea. Z uwagi na jego kontrakt z KSW raczej nieprędko dane nam będzie zobaczyć Mateusza w największej organizacji na świecie, jednak będziemy mogli zobaczyć, jak zaprezentuje się na tle zawodnika, który otarł się o czołówkę tejże organizacji. Zapraszam Was na typowanie walki Mateusza Gamrota z Normanem Parkiem, która odbędzie się już w najbliższą sobotę na gali KSW 39 Koloseum. Oczywiście to, co powiem, to tylko i wyłącznie moje zdanie, dlatego zachęcam Was do komentowania i pisania tego, jak Wy widzicie ten pojedynek. Mateusz to jeden z największych talentów w polskim MMA. Świetne umiejętności zapaśnicze uzupełnia doskonałym wyszkoleniem w brazylijskim jiu-jitsu, co praktycznie pozwala mu kontrolować większość pojedynków. Mimo tego, że wydaje się on jeszcze trochę surowy w stójce, to wspomniane przeze mnie umiejętności predysponują go do tego, aby walkę przenosić do płaszczyzny, w której czuje się najlepiej. Co jednak możemy powiedzieć o przeciwniku Mateusza, Normanie Parku? Irlandczyk wyleciał z UFC po walce z Rustamem Khabilovem i moim zdaniem ta walka jest świetnym odniesieniem do pojedynku z Gamerem. Głównie z uwagi na to, że Khabilov również jest zapaśnikiem. W tej walce Dagestańczyk co prawda obalał Normana, jednak ten dość dobrze bronił prób sprowadzeń, sam notując nawet jedno, co z pewnością jest sporym sukcesem. Przegrywał również ze znanymi polskim fanom z walk z Piotrkiem Halmanem, Gleisonem Tibau i Francisco Trinaldo, czyli zawodnikami, którzy ocierali się gdzieś właśnie o tą czołówkę w UFC, gdyż mogliśmy ich zobaczyć w rankingu top 15 tejże organizacji. W mojej opinii Mateusz powinien bez problemu wygrać ten pojedynek. Dużo bardziej ciekawi mnie to, jak zaprezentuje się na tle Normana. Wydaje mi się, że bez problemu jest on w stanie po prostu przeleżeć na Normanie 3 rundy i wygrać ten pojedynek na punkty. Jednak dużo fajniej byłoby zobaczyć Mateusza, który walczy w stójce, może wchodzi w jakieś wymiany, bo jest to jednak taki element walki, który Norman bardzo lubi. Tak jak już mówiłem, dzięki umiejętnościom zapaśniczym Mateusza będzie on raczej w stanie bez większych problemów sprowadzić Normana na ziemię, więc w razie ewentualnego zagrożenia w stójce, myślę, że po prostu Mateusz ruszy po obalenie i do końca rundy będzie leżał na Irlandczyku. W tym typowaniu to już wszystko. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia mojego Facebooka, no i do zobaczenia w kolejnym typowaniu, które mam nadzieję już jutro.